uzyskał Czech w swoim pierwszym skoku. Powrócił do sportu po bardzo ciężkim wypadku. No ale on najlepiej właśnie czuje się na dużych obiektach. Im większa skocznia, tym dla niego lepiej. No i potwierdza to tutaj swoimi skokami na olimpijskich skoczniach. Właśnie ten kompleks tramplino w ruskiej Jegorki. Jak brzmi jego nazwa w języku rosyjskim? 130,5 metra. Brawa dla Antonina Hajka.